inicjatorom w procesie ustawodawczym, w procesie legislacyjnym, także mnie jako prezydentowi, któremu w związku z tym, jakie są kompetencje konstytucyjne, przysługuje inicjatywa ustawodawcza, zawsze zależy na czasie. No i muszę Państwu powiedzieć, że ja również z dezaprobatą przyjmuję sytuację, że ja składam projekt ustawy i Rada go opiniuje przez 3 miesiące. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, że głośno to tutaj powiem, ale ja 3 miesiące czekałem na opinię dotyczącą projektu. I ja nie będę, proszę Państwa, tyle czekał. Bo ja na to nie mam czasu. I mówię to i do poprzedniej pani przewodniczącej, i do obecnej pani przewodniczącej, która jest od dziś. Że ja bym chciał, żeby sprawy rozpatrywane były przez Radę wnikliwie, ale szybko. I nawet jeżeli mają to być opinie krytyczne, to niech one będą krytyczne. I niech one wskażą punkty, gdzie Rada się nie zgadza, albo gdzie wręcz protestuje, czy określona strona Rady protestuje. Ale niech to będzie zrobione w takim tempie, żeby to się mieściło w granicach zdrowego rozsądku procedowania. 3 miesiące jest poza granicami wszelkiego zdrowego rozsądku. Nie można czekać na jedną opinię 3 miesiące, proszę Państwa, bo to robi wrażenie takie, jak gdyby wola była, żeby ustawy nie było, żeby zniechęcić wnioskodawcę do dalszych prac. Więc tak jak mówię, ten kij ma 2 końce. I bardzo proszę, żebyśmy też w jakimś sensie nawzajem się rozumieli, w tym znaczeniu, żeby mieć wyrozumiałość wzajemną. Nieraz jest trudność i nieraz nie sposób czekać. Więc jeżeli nie sposób czekać, to jest po prostu potrzeba bardzo pilnej wtedy opinii. I tutaj też bym chciał, żebyśmy my jako inicjatorzy, jako ci, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, byli także przez naszych partnerów w Radzie Dialogu Społecznego rozumiani. Bo szanowni Państwo, no mówię, można się nie zgadzać, można dyskutować, tylko trzeba dyskutować, a nie czekać. Bo czekanie do niczego nas nie doprowadzi.